Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Isander. Zapraszam na taki pierwszy odcinek z całej serii, którą będę prowadził prawdopodobnie na tym kanale z Warlords of Draenor. Jako pierwsze tutaj chciałbym Wam pokazać nową instancję. Jeszcze oczywiście nie mam bitego levelu, mam jak widzicie 90 level. I po prostu będę Wam robił takie urywki z rozgrywki, z levelowania oraz oczywiście z tego, co będzie działo się dalej. Może trochę PvP też się pojawi na kanale, troszeczkę na pewno PvE też będzie. Jako pierwsza instancja, jak widzicie, mamy Bloodmouth Slag Mines. Dokładnie tak ona się nazywa. I pokażę Wam po prostu całą instancję od początku do końca, jak właściwie wygląda. Jak widzicie, gram szamanem. Jest to healer, resto szaman. Jako off-speca mam też enchantment szamana. Różnie to bywa. Raz będę grał tym, raz tym specem. Pozwolę sobie wyciąć tutaj ten ekranik na dole po lewej stronie czata. No bo wiadomo, tam sobie gildiowicze piszą różne rzeczy. Myślę, że nie każdy by chciał, żeby to było dawane na widok publiczny, taki ogólnodostępny na YouTubie, więc pozwolę sobie to wyciąć. Widzę, że tank nam tutaj ostro szaleje i idzie przez wszystko jak burza, co niekoniecznie jest tutaj dobre, bo on nie ma za dużo HP. W zasadzie to ma bardzo mało jak na tanka. 84k to nie jest za dużo. No ale cóż, on pewnie myśli, że jest przekozacki, tak? Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło, cóż, na razie jakichś dużych zmian nie dostrzegam od tego, co mieliśmy przed dodatkiem. W sensie, oczywiście chodzi mi o szamana, o sposób gry nim. Na razie wszystko jest tak, jak było, bez zmian. Jeżeli chodzi o grę, cóż, buduję sobie właśnie garnizon, rozpoczynam tam właśnie jego budowę. Później Wam pokażę, jak to też wygląda oczywiście sprawa z garnizonem. Myślę, że takie krótkie odcinki będę sobie po prostu robił z Warcrafta, bo nie sposób tu nagrywać wszystkiego, bo jest tego, no sami wiecie, strasznie dużo. Ten, kto grał kiedyś w tę grę, wie, jak ona jest ogromna i w zasadzie ciężko by było tutaj wyczerpać temat nawet, nie wiem, w kilkudziesięciu godzinach opowiadania o tym. Strasznie naprawdę szybko mi schodzi ten tank, nie wiem, czy on troszeczkę jest jakiś słaby, nawet jak to na tą instancję początkową, bo jest to pierwsza instancja dostępna w dodatku. I oto mamy przed sobą pierwszego bossa. Nazywa się Slave Watcher Krashto. Coś on takiego robi? Co jakiś czas, jak widzicie, ja mam tutaj DBM-a wgranego, więc możecie sobie zaobserwować. Odsunę troszeczkę kamery do tyłu, żebyście widzieli, jak to wygląda cała z nim walka. Takie Earth Crusher robi, prawdopodobnie nie powinienem tu teraz stać. Wild Slamy. Przerywa to oczywiście casta, troszeczkę zadaje też obrażeń. Tutaj widzę, że ktoś przyjął na siebie cały impet, niestety, uderzenia, co nie było zbyt mądre. Niestety tank powinien ze mnie ściągnąć te stwory, albo DPS przynajmniej. Tego nie zrobił, ale na szczęście jakoś padły. Jeżeli chodzi o manę, powiem Wam, kompletnie nie mam problemów z nią po wprowadzeniu tych zmian. Kiedyś było 300 many, tak? Teraz po wprowadzeniu zmian już nie ma praktycznie z nią problemu. Jest to odnawianie dosyć szybkie teraz. Trwa to po prostu chwilkę. I chodźmy dalej z resztą grupy.
Jak widzicie, pojawiło się kilka nowych okienek. To jest właśnie okienko do garnizonu. Tutaj wiadomo, looking for group. Tu ja mam Atlas Lota sobie wgranego. I trekking tak jak był. Jeżeli chodzi o moje UI, jak widzicie, jest to standardowe UI, żadnych addonów sobie nigdy nie wgrywałem, które zmieniają jakoś tam poważnie, ewentualnie Perla, jak X-Perl, z tego co kojarzę, to się nazywało. I to wszystko, ale raczej staram się grać na tym, które jest. I na tym interfejsie. Nie przeszkadza mi to zbytnio, szczególnie odkąd w rajdach stał się on wiele bardziej czytelny, bo kiedyś naprawdę no nie było to nic specjalnego. Ale to już było dawno. Naprawdę strasznie dużo obrywa ten tank, co nie jest dla mnie komfortowym zbytnio. Sytuacja, szczególnie, że nagrywam film i jeszcze muszę się skupić na tym, żeby on mi tutaj nie padł. Robię drugi raz tą instancję. Już raz ją zrobiłem z troszeczkę lepszą grupą. Jest to całkowity random, od razu wam mówię. Nie jest to żadni moi gildiowicze, żadni znajomi, po prostu zwykły random. To co się trafiło, to jest. Czeka się, powiem wam, chwilę. Myślałem, że będzie gorzej, ale tutaj moi znajomi troszeczkę narzekają na wyszukiwanie randoma. Ale u mnie jest to całkiem w porządku, tam 2-3 minutki i po prostu random jest znaleziony. Także nie ma z tym najmniejszego problemu. Naprawdę strasznie szybko mi ten tank schodzi. Na szczęście ja troszeczkę girem tu nadrabiam, bo troszeczkę tam rajdowałem też. Jakiegoś tam wykoksanego giru nie mam, bo przestałem grać w zasadzie. Zanim moja gildia jakoś ruszyła poważnie z progresem, jedyne co robiłem to flexy i tak dalej. Ale to głównie zbierałem gear pod Enchantment Shamana. Bardziej jakoś lubię grać DPS-em, tak, melee, szczególnie szamanikiem. Jest to bardzo przyjemne. Na chwilę gram tak sobie po prostu nieraz dla urozmaicenia rozgrywki. No i też dla szybkości wejścia oczywiście na instancję, na looking for ride, tak, na looking for group, na cokolwiek, wiadomo, healerem jest o wiele, wiele szybciej. No nic, mam nadzieję, że bez jakichś wipe'ów się obejdzie, jeżeli coś tam mi się trafi. To po prostu wytnę. I wznowię rozgrywkę, jak już wszyscy będą na miejscu dalej. Wiadomo, jest to nowość, więc wszystko się może tutaj nam przytrafić, szczególnie, że, no tak jak mówię, z randomem to wiecie jak to jest. I tutaj, jak widzicie, mamy kolejnego takiego bosika naszego. Forge Master. Gok Duch się nazywa. On tutaj ma troszeczkę z ogniem wspólnego, jak widzicie. Będzie nas tu od czasu do czasu bombardował elementalami oraz jakimiś ogniami, płomieniami, z kamieniami, wszystkim w ogóle takim związanym właśnie z naturą, z naturalnym damage'em. Coś takiego, nie wiem, a la szaman chyba, tak? W sumie szaman też taki damage zadaje. Trochę wywodzący się z natury. Tak jak mówiłem, troszeczkę mi ten tank schodzi, ale sobie daje radę. Tu na przykład, jak widzicie, podobne ataki do tego bossa. Ostatniego raid, tego skorpiona, już nie pamiętam jak on się nazywa. Tego mechanicznego. Ogółem, tak jak widzicie, no Blizzard już niestety chyba pomysły im się skończyły i po prostu kopiują część tych, które używali i wcześniej.
No i boss w ten sposób został ubity. I otworzyło nam się tutaj przejście do ostatnich dwóch bossów. To jest jeden boss, a tam jest za nim kolejny. O, tutaj wysłałem wcześniej jednego z moich, nie wiem, towarzyszy takich na misję. Coś tutaj mi przyklatkowało. Możemy już iść? Na co my tutaj w ogóle czekamy? A, bo on dostał poziom i wielka fascynacja, tak? Coś tutaj, jak widzicie, tank slakować zaczął nam. Rezus. Wytruchawy to on nie jest. Staję tylko i się patrzę. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Nie tylko, że to jest, widzę, jakiś dosyć kiepsko odziany jegomość, to jeszcze do tego zaczyna nam tu slakować, czego ja bardzo, bardzo nie lubię. Nie, może już pójdzie dalej. Jakoś to. Czemu on tak to wszystko jeszcze zbiera? I był taki Uber. No, oczywiście, tak zebrał, że... Tak zebrał, że zostawił. Mogliśmy iść wcześniej tą ścieżką, poszliśmy inną, no cóż. Jak to zwykle bywa, tank prowadzi. A tank, który tutaj... Jakieś dziwne problemy mam właśnie z płynnością gry, powiem wam szczerze. No mój komputer raczej nie powinien mieć z tym problemu. A niestety ma. Czyli jak zwykle widzę, że Blizzard chyba... nawalił z czymś, bo tak być raczej nie powinno. Niestety, ale zamiast ubijać tamtego, to zajęli się ubijaniem tych ogrów. No ale mówię, to się będzie zdarzało, dopóki ludzie się nie nauczą. Jak wejdzie opcja Hero, Heroic, no to już tak łatwo nie będzie. Trzeba będzie niestety trochę potrafić. Ten tank to naprawdę nam się trafił świetnie. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się tą instancję przejść i uda mi się nagrać ten film. Bo bardzo po prostu chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Taki pierwszy rzut oka na Draenor. Miałem nagrywać w sumie od początku, ale tak pomyślałem, że to nie ma sensu, tego będzie mnóstwo w internecie. W zasadzie tych instancji też pierwszopoziomowych, ale każdy wrzuci coś od siebie. Ja tak samo wrzucę właśnie z perspektywy szamana Resto, jak tutaj to wszystko wygląda, z takim randomowym teamem, nie jakimś gildiowym, wiadomo, wykoksanym na jakimś instancjach, mitikach, tak, bo ostatnio te mitiki doszły, z tego co kojarzę już. Ja mówię, miałem troszeczkę przerwy od Warcrafta. O, tutaj takie kule nam się pojawiają i musimy je mijać. Najpierw z lewej, później z prawej ta kula leci, a później leci sobie środkiem ta kula i trzeba zejść tak troszeczkę na bok. Ale to oczywiście nie wszystko. Zaraz takim on będzie dmuchał takim gorącym, nie wiem, powietrzem czy czymś takim. O, dokładnie, to widzicie. Ale ma na szczęście dosyć mało HP i szybko schodzi. I już jest w zasadzie po robocie. No i tak jak widzicie, po mapce strasznie naprawdę traci płynność gra. Bardzo to jest niedobre.
nie wiem, czy jakiegoś ticketa nie napiszę do Blizzarda z moją konfiguracją, dlaczego tak się dzieje, czy coś oni zrobili nie tak. Bo, no mówię, gry, które mają wiele wyższe wymagania, chodzą mi całkowicie płynnie, a tutaj troszeczkę tracę klatki. To się nie powinno zdarzyć. Tak jak widzicie, idziemy do ostatniego bossa. Boss się nazywa Guk Rock. Siedzi sobie tam na tym tronie. Jeszcze musimy tutaj się przebić przez to grono, które jest w zasadzie trudniejsze od bossa, przynajmniej tak było ostatnio. Bardziej wymagające niż ten cały boss. Bo boss odpalam po prostu na bossa. Na bossa, przepraszam, hero. Na bossie, no i on szybko do coś pada. Ups, lepiej się z tego odsuńmy. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o Warcrafta, to mam doświadczenia z... W podstawkę akurat, powiem wam szczerze, nie grałem na globalu, tak. Grałem na prywatnych serwerach, jak to większość ludzi przeważnie. Było mi dosyć ciężko kupić sobie po prostu co dwa miesiące prepaida w tamtych czasach, bo jeszcze nie miałem pracy, gdy był podstawka. Ale w The Burning Crusade grałem już na globalu tak zwanym, tak, czyli na normalnym serwerach Blizzarda. Tam troszeczkę te instancje, pamiętam, były wymagające. Ja jako szaman miałem, jeżeli nie byłem healerem, miałem nawet problem znaleźć party, ponieważ nie miałem żadnego CC, czyli crowd control. Ci, co grali w tamtych czasach, pamiętają, że najbardziej jacyś tam pożądani DPS party, no to byli magowie, tak, rogale, ze względu na to właśnie, że posiadali crowd control, tak? Rogal Sapa Mac posiadał owieczkę. Poli. Mam nadzieję, że go raz dwa ubiją. I na tym zakończymy sobie ten odcinek. I dokładnie. Boss ubity. Instancja skończona. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. O, jeszcze mam coś tutaj wypadło pod build właśnie w enchantment. Tak tutaj wygląda ekran ładowania, jeszcze wam pokażę, tak, bo jeszcze chcę coś dodać na sam koniec. Pozwolę sobie poczekać, aż tu się wczyta. Nie wiem, czy to też będzie dobry pomysł, bo tutaj wypełniałem sobie questy w takim miejscu, gdzie jest taki niefajny dosyć robal. Strasznie długo to wszystko trwa po pewnym czasie, nie wiem. Naprawdę ten Warcraft mi się wydaje już być dosyć przeładowany tym wszystkim. Za dużo tych dodatków, za dużo tu jest po prostu tego wszystkiego. No i niestety, tak jak widzicie, atakuje mnie robal. Bo wcześniej tutaj go sobie ubijałem. Spróbuję się wycofać. Bezpieczną odległość, żeby on mnie tylko tutaj nie ubił po drodze. Dokładnie, już się cofnął. Dobrze, więc tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pokazałem wam właśnie to, co chciałem, czyli wygląd instancji i to, jak to właśnie wygląda z perspektywy resto szamana. Za dużo tu się nie zmieniło. W skillach i tak dalej nie będę wam opowiadał, ten kto chce, to sobie po prostu przeczyta patch notesy, które wychodziły, więc nie ma to sensu, żebym wam o tym opowiadał. Strasznie długo to wszystko, widzicie, się wczytuje, jakoś tak, nie wiem, bardzo, bardzo brakuje płynności, jeżeli chodzi o to, jak tutaj wygląda. Widzicie, 41 ms, jeżeli chodzi o FPS, no 180-175, więc no myślę, że to nie jest problem komputera, to jest problem jakiejś optymalizacji, może z kartą graficzną, z czymkolwiek. Ze strony Blizzarda. Mam nadzieję, że chłopaki nad tym troszeczkę popracują i coś z tym zrobią. Dobrze, więc jeszcze raz
po raz chyba trzeci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Będę się co jakiś czas pojawiać, zarówno właśnie z takich instancji, jak i właśnie z rozwoju może garnizonu, może z innych rzeczy. Pokażę Wam takie szczególiki, takie drobne rzeczy, które cieszą w tej właśnie grze i które właśnie powodują to, że gra w nią tyle milionów ludzi. No i to było na tyle. Cześć!